Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 24 marca po godzinie 10:30. Dopisuje nam lekki wiatr, ale pogoda w miarę. Miało być cieplutko, ale jak widzicie, tego ciepła nie ma. No i co? Co to za akcja? No testujemy w najgorszych warunkach, jakich się dało. Testujemy naszego podrywkowca, nasz nowy nabytek. I co? I sprawdzamy, czy to wszystko wytrzyma opory w polu. Czy firma godna polecenia? Jak to się mówi? No co, mamy warunki bardzo fajne, bo tak, widzicie, jesteśmy u nas za gospodarstwem z tyłu. No i równamy to wszystko, co tutaj jest. Zobaczcie, tutaj się stało przez całą zimę. To jest kolejna wyrobiona ciągnikiem do połowy moich, no do kolan. To jest, co ja jestem wysoką osobą, bo 1,89 m, 1,90 m, coś takiego. No to tutaj powiem wam, że jest dość głęboko. No i staramy się te wszystkie kolejny, to wszystko wyrównać. Jak widzicie, McCormick w akcji. Najlepiej nim, no bo on to ma ten swój uciąg, ma masę, ma te przełożenia. No i jest w miarę wolny na razie. Idzie nim dostosować szybko głębokość, jak to się mówi, bo jest ten cały ten potencjometr od głębokości. I w razie W idzie tu wszystko wyrównać. No patrzcie, jak to robi robotę. Może go nie rozerwiemy. Zobaczcie, jak to idzie. Wału jako tako nie ustawialiśmy, bo nie chcieliśmy za bardzo tu kombinować. Dlaczego? No boimy się, żeby nie pokrzywić ramy, nie pokrzywić tam czegoś. Same łapy są na zabezpieczeniu kołkowym, nie tam jakimś ślimakowym, nie tam sprężynowym. Co daje nam to, że w razie W urwie nam zabezpieczenie, a nie urwie nam czegoś innego, czy coś tam pokrzywi, jak to się mówi, jakiegoś elementu roboczego. Dlatego też no nie boimy się tu za bardzo, bardziej baliśmy się o ten wał, bo jednak tam jest na bolcach, tam jest na całej tej ramie i jednak no jest ta obawa, że może się gdzieś coś pokrzywić, jak pod za dużym oporem, naporem. Nie ma co kombinować. Widzicie, jakie tu są warunki, jak tu mamy ogólnie, nie jest ciekawie. Chcemy ogólnie wozić obornik dzisiaj już zacząć. No i kwestia jest tego, że no nie da się, no bo widzicie, jakie są tu warunki. Żeby wylać tu ogólnie beton na całej tej powierzchni, jaką tutaj mamy, jaką mamy na innym tam jeszcze polu i jaką mamy przed domem, no to są kolosalne sumy. A jeszcze zapomniałem o sadzie tam u nas na podwórku z tyłu za domem. Także to są tak kolosalne sumy, że no nie wiem, człowiek by musiał całe życie robić tylko po prostu na to, żeby to wszystko wybetonować, wygarnąć, a nie myśleć o gospodarce, no bo to są sumy tak naprawdę, kolosalne. Ja wiem, że dla kogoś to jest łatwo powiedzieć, a zrobi się, nie ma problemu, no ale no jednak, nie? Nie wiem, ale chyba brat przedniego napędu nie załączał. Woli właśnie chyba na tym. O to mu właśnie chodziło chyba. Czy teraz załączy? Nie. Tak mi się wydaje, że przedniego napędu nie załącza, bo kwestia jest tego, że boi się, żeby go nie rozerwać, bo wiadomo, jak przód będzie już ciągnął, tak to tylne koło zamiesza, stanie, on ulży. A jak napęd będzie przód ciągnął, no to już koniec. Pewnie boi się, żeby nie porozrywać, a nie powyrywać czegoś. Sorry, że tak mówię, no ale no wiadomo, no każdy dba o swój sprzęt, tym bardziej, że jest nowy, no nie? Wiem, że każdy ma inne podejście, ale patrzcie, jakie bociaro. Jaki syf. Także ja mu się tu wcale nie dziwię, że on no, stara się to robić jak najbardziej delikatnie, no. Nie jeden rolnik zapewne, który ma swój sprzęt i wydał na niego pieniądze,
nie kombinowałby jak dziecko, żeby tylko po prostu na pokazówę tutaj pokazać. O, słyszycie, gdzieś coś strzeli, gdzieś coś, to już trzeba ulżyć, trzeba no z głową to robić. Aha, urwało się zabezpieczenie od tej jednej już. No to już widzicie, już o to właśnie chodzi, że w razie W, jak jest problem, urywa się kołek i już, po problemie. Puszcza zabezpieczenie. O, żeby nie było, widzicie. No. Masę tutaj sznurków, folii. No bo jak wiecie, tędy się wozi słomę, wozi się kiszonkę. Coś wpadnie pod koło, urwie się, no i z tym błotem się już miesza, no. Akurat dzięki takiemu uprawie, no widzicie, że jest w stanie się to wszystko powyciągać, w miarę to porobić. Idę z drugiej strony. Ładnie silnik werczy. Widzicie, w miarę to wszystko zrobić. A wszystko przez to, że właśnie no są te roztopy, nie wozi się tak na przykładowo, nie mamy miejsca zresztą na wieś słomy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tak żeby nie jeździć tego, nie ma miejsca, trzeba to wozić praktycznie codziennie. No i przez to właśnie dzieją się takie rzeczy, no. Nie ma gdzie tego składować, no gospodarstwa powinny być takie, że plac powinien być gospodarstwa takiego, przynajmniej jak naszego. No to jak te dwie gospodarki sąsiadujące z nami jeszcze powinny tworzyć jedno nasze gospodarstwo. Tak, żeby gdzieś po jednej stronie można było ułożyć belę, koło obory, belę ze słomą, z kiszonką, kiszonki na wieś tego wszystkiego. I żeby było na jakiś długi, długi czas, żeby było z głowy. No ale jak widzicie, no nie da się. Nie da się, nie ma możliwości, żeby to tak zrobić. Gospodarstwa sąsiadujące z nami, no zawsze były, będą. Z tym też człowiek sobie nie poradzi. Obornika mamy masę, jak widzicie. Masę też tego wszystkiego. I po prostu trzeba gdzieś to składować, trzeba też codziennie tutaj robić. Bydło się też nie powie, że nie będzie jadło, nie? Ładnie robotę robi, wam powiem. Pewnie gdyby ustawił ten wał, żeby on dogniatał, to bardzo fajnie by tu robota wyszła. Tylko co najgorsze w tym wszystkim. Dzisiaj to równamy. Ładnie to wygnieciemy ciągnikiem, wożąc obornik. A jutro ma być deszcz. Także wam powiem, nie wiem, czy nam to na długi czas pomoże. Na długo. Nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądać, czy no ten efekt taki wow, jak to jest teraz, to na długo nam po prostu no starczy i będzie nas tutaj, jak to się mówi, upiększał oczy. Bo zapewne jak tylko brat wyjedzie po słomę czy po kiszonkę, to z powrotem narobi do kolei. Ale już będzie nieco lepiej, już będzie nieco bardziej równo. No. Nie idę do niego do kabiny, nie chcę mu przeszkadzać, pamiętajcie o tym też. Co? Koniec, tak? Godzina? Krój, tak? To mam sobie już tam ciągnik szykować. Bo ja nie słyszę, nie wiem co mówisz. Aha, a
będziesz jeszcze równał później. Dobra. Zabezpieczenie założysz w międzyczasie. Za bardzo opuściłem. No. Dobra. Okej. Okay. No to jak słyszeliście, brat sobie go odstawia na bok, a ja idę po ciągniczek i będziemy wozić obornik. Także do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!